Najlepsze narzędzie logicznego myślenia. Jeśli to i to, to mamy to. Jeśli to, to. Jednak chodzi o to o tworzenie związków przyczynowo-skutkowych. Dzieci uczą się z tekstu, znajdowania związków przyczynowo-skutkowych i wpisywania w tabelkę. Przepraszam, w graf. I czytają właśnie w sposób logiczny, sprawdzają logikę. Uczą się znajdywania uzasadnień, uczą się artykułowania uzasadnień, które nie ma w tekście. I przede wszystkim uczą się logicznego myślenia. Doskonałe narzędzie do wszystkich przedmiotów ścisłych. Matematyka, opisuje normalne znania. Fizyka, chemia, geografia, biologia. Doskonałe. Dzieci, wszystkie dzieci pokolenia Y to są dzieci wizualne, tak? One są wychowane na obrazach. To wszystko jest wizualne i tutaj to też, co pan prezes mówił, TLC idzie w kierunku ciągłego upraszczania. Coś skomplikowanego rozbieramy, że tak powiem, na części mniejsze i tworzymy po nowemu w kierunku uproszczenia. I wszystko wizualne. Także naprawdę dzisiejszym dzieciom to bardzo pomaga. I ostatnie drzewko pięknego zadania. To jest drzewko planistyczne. To jest narzędzie, które ułatwia planowanie. Wyznaczamy sobie ambitny plan, że coś pojedziemy, na przykład na wakacje do Australii i tworzymy najpierw przeszkody, listy przeszkód. Później tworzymy cele pośrednie, a później mamy już gałązkę, jak te cele później zrealizować. Także jest to absolutnie najlepsze narzędzie planistyczne w biznesie. Ostatni najlepszy przykład taki obrazowy, Dreamliner Boeinga, był też zbudowany dzięki właśnie drzewku pięknego zadania. Także jest to w biznesie, w szkole doskonale do wszystkich prac wychowawczych, do ustawiania sobie celów. Dzieci nie potrafią wyznaczać sobie celów, nie wiedzą, co są przeszkody. Macie Państwo doskonałe, w tym momencie narzędzia, żeby wprowadzić język, przygotować. To są wszystkie narzędzia, które się stosuje w szkole, ale też w domu, już dorosłym. Ta konferencja dzisiejsza, która ma miejsce, jest zbudowana na drzewku. Rok temu konferencja w Płocku była bardzo duża, na prawie 600 osób, została zrobiona w ciągu 5 tygodni. Tylko dlatego, że mieliśmy najlepsze narzędzie planistyczne. Także to działa w życiu szkolnym i przede wszystkim pozaszkolnym. I teraz ja jako dyrektor TLC przez 8 lat próbuję już TLC w Polsce wdrożyć, ale zawsze było pytanie, jak? Podoba mi się, ale jak mogę to zrobić w szkole? Jak mogę zrobić w klasie? No jak przyjdę i co mam zrobić? I to była zawsze duża przeszkoda. Więc pracując w TLC, znajdując ograniczenia, jak? To tutaj przygotowaliśmy właśnie narzędzie, które to ograniczenie ma zlikwidować. Czyli przygotowaliśmy po prostu pakiet edukacyjny, który się nazywa Kucharek Tajemnic, który właśnie ma przygotować dzieci, ma nauczyć dzieci stosowania narzędzi TLC w sposób zabawowy. Placówka otrzymuje pakiet, który składa się z 30 scenariuszy, przewodnik i 30 scenariuszy na cały rok zajęć. W tych scenariuszach jest 5 opowiadań, do każdego opowiadania jest 6 scenariuszy i wszystkie 3 narzędzia są cały czas od początku, od małego roku, stopień trudności narasta. Także na końcu, pod koniec roku, dzieci wyrażają wszystkie 3 narzędzia tworzyć samodzielnie. Cel kuferka, cel narzędzia jest taki, że dzieci po roku pracy nie tylko potrafią doskonale same tymi 3 narzędziami pracować. Cel jest bardziej ambitny. Cel jest taki, że wszystkie dzieci po roku stosują wszystkie 3 narzędzia na wszystkich przedmiotach. To jest cel kuferka. Nie tylko same dać TLC, może coś będzie dobrego. Nie, naszym celem jest, żeby dzieci zintegrowały te narzędzia w sobie i stosowały te narzędzia na wszystkich przedmiotach. Na przedmiotach ścisłych, na przedmiotach humanistycznych. Wszyscy nauczyciele w tym momencie zyskają. To będą miały dzieci, które same właśnie sobie robią logiczną gałąź, które same potrafią analizować konflikty i tak dalej, tak dalej. Program kuferek składa się właśnie z bardzo bogatych jeszcze też pomocy dydaktycznej do tego scenariusza. Można zobaczyć, jest jeden wyłożony, bardzo bogate pomocy dydaktyczne. Jest właśnie 6 opowiadań. Pomoc elektryczna, kolorowe, czarno-białe do wycięcia, do stosowania. Ale to, co ważne, myśleliśmy od początku, że jest też kuferek dla dziecka. Dziecko też dostaje swój program, znaczy swój kuferek ze swoimi materiałami i w tym momencie dostaje zadania do domu i od początku zachęcamy do wciągnięcia, jeśli tak można powiedzieć, rodziców. Tam są zadania do zrobienia wspólnie przez dziecko i rodzice. Tutaj w szkołach właśnie, gdzie pracują już kuferki czy TLC i poprzednich innych szkołach na Mazowszu, od początku zawsze ja osobiście zachęcałem, żeby robić dni otwarte dla rodziców. Bo wiecie Państwo, najlepsze to jest wtedy, kiedy uczniowie sami uczą swoich rodziców, co to są narzędzia TLC. Oczywiście to można powiedzieć od klasy 4 wzwyż, ale myślę, że nawet dzieci takie trzecioklasisty, które mają narzędzia już naprawdę dobrze zintegrowane, sobie z tym poradzą.
efekt jest piorunujący. Rodzice nie dają wiary, że moje dziecko w ten sposób pracuje, w ten sposób myśli, w ten sposób funkcjonuje. Także zachęcam do tego. Jest też program, jest tego w każdym pakiecie, dołożyłem sam specjalnie taką grę Królestwo Potrzeb. To jest 34 karty, które uczą dzieci rozróżniania między potrzebami a żądaniami. Dzieci uczą się, co to jest potrzeba. To jest doskonały moment na wprowadzenie języka całego emocjonalnego, języka wartości. I jest wszystko w formie bardzo fajnej gry. Wielu uczniów, nauczycieli do mnie później pisało, dzwoniło, że dzieci mówiły, że to jedna z najlepszych lekcji. Po konferencji Płocku rok temu napisano mi nauczycielka, która zrobiła to w szkole zawodowej dla 17-latków. I dostała informację zwrotną, że to była najlepsza lekcja w szkole. Także tutaj nie ma ograniczenia. PUC jest od wieku 2. Tylko kiedy dzieci naprawdę widzą rysunki, do 100+. I podsumowując, szczerze i odpowiedzialnie mówię na głos, że uczymy myślenie. Bo gwarantuję, że po roku pracy z kuferkiem, czy ogólnie pracując z narzędziami TOC, dzieci będą potrafiły definiować właśnie swoje potrzeby, będą potrafiły wyznaczać cele, będą potrafiły myśleć logicznie, pracować zespołowo, wyjście poza szablon, bo nie ma tutaj jednej odpowiedzi prawidłowej. To jest ciągle, wszystko może być prawidłowe. Będą uczyć, będą potrafiły planować, będą bardzo kreatywne, będą przewidywały konsekwencje swojej decyzji, swoich działań. Co dzisiaj praktycznie nie istnieje, dzieci nie rozumieją, co się stanie za chwilę, jeśli ty to zrobisz. Łączenie właśnie kropek, związki przynowo-skutkowe, przetwarzanie informacji. Przetwarzanie informacji, to co mówiłem o tym, że właśnie brakuje, tu wszystko trzeba właśnie przetworzyć informacje, żeby do tych boksów włożyć. Trzeba myśleć, jak cały akapit zrobić w ciągu na zmienić na 2-3 słowa. Dzieci cały czas się uczą, cały czas pracują. Mam doskonałą ewaluację, kilka dni temu byliśmy w Izraelu z nauczycielami olsztyńskimi. Jest delegacja z Olsztyna, pozdrawiam bardzo serdecznie. I dostałam doskonałą ewaluację jedną z pań, że napisała, że właśnie to, co jej się najbardziej podobało w narzędziach TFC, to ciągłe zmuszanie do myślenia, do patrzenia, do analizowania. I to jest dokładnie to, co narzędzia zmuszają, determinują, ale jest to doskonała, fantastyczna przygoda i zabawa. Także podsumowując, w dzisiejszym świecie nie musi być ten konflikt, że tak powiem, aktywny, on nie musi funkcjonować w szkole, on nie musi być obecny w szkole, bo wierzę w to, że dzięki narzędziom dzieci się stają bardziej samodzielne, potrafią się uczyć, potrafią myśleć. A rola nauczyciela właśnie się zmienia automatycznie. To myślę, że potwierdzą wszyscy nauczyciele, którzy pracują z TOC, że automatycznie zmienia się rola właśnie z wykładowcy do moderatora. Nauczyciel zadaje pytania, a dzieci same tworzą. Zobaczycie Państwo, że one same myślą, bo to wszystko widać, jak one chodzą, jak zadają odpowiedzi. Widać myślenie dzieci, widać, jak one ewoluują, widać, jak one wzrastają. To wszystko z mojej strony. Mam nadzieję, że zachęcę do tych dwóch dni. Mam taką jeszcze przypowieść starą z Izraela, że przychodzi, tak mi się być dobra na start naszej konferencji dniowej, przychodzi uczeń do rabina i mówi: rabi, naucz mnie. Rabi mówi: nie, idź, wracaj, nie jesteś gotowy, przyjdź kiedy idź. Uczeń znów wraca za kilka tygodni i mówi: rabi, naucz mnie, ja już jestem gotowy. Nie jesteś gotowy, wyjdź, wróć za kilka tygodni, jak będziesz naprawdę gotowy. I po raz trzeci przychodzi, mówi: ja jestem bardzo gotowy, naprawdę, już jestem gotowy, koniec, ja chcę się uczyć. Rabaj wziął butelkę wody, wziął szklankę i zaczął przelewać tak z butelki do szklanki. Leci, ta woda się napełnia, już jest pełna szklanka wody, ale rabaj nie przestaje i cały czas staje. Zaczyna się woda wylewać ze szklanki. Muszę się pytać: rabaj, co ty robisz? On mówi: rabaj, zobacz, ty jesteś jaka szklanka. Jesteś pełny, nie jesteś gotowy na przyjęcie nowej wiedzy. Opróżnij się, opróżnij tą